Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Marta Kaźmierczak i w imieniu pracodawców RP bardzo mi miło Państwa powitać na dzisiejszym webinarium na temat tego, jak pandemia wpłynęła na odpowiedzialność członków zarządu oraz jakie jest ryzyko pozwania pracodawcy przez pracowników w sytuacji zarażenia się koronawirusem. Miło mi również bardzo powitać naszych ekspertów, którzy ten temat Państwu przybliżą i odpowiedzą na Państwa pytania. Witam Pana Mateusza Dończyka, Pana mecenasa Mateusza Dończyka, adwokata w grupie Euroapteka, partnera w kancelarii Kogens. Dzień dobry Państwu. I witam również pana doktora Marcina Stupaka, compliance officera w grupie Euroapteka i adwokata w kancelarii Kogens. Dzień dobry Państwu. Panowie specjalizują się w prawie farmaceutycznym i tematyce compliance. Zacznijmy od tego, że w związku z pandemią zmieniły się schematy działania organizacji, pojawiły się nowe ryzyka i zagrożenia, zwłaszcza w tak wrażliwym obszarze jak ochrona pracownika, w tym jego zdrowia. Jak Państwo pewnie wiecie, niespełna tydzień temu organizowaliśmy na ten temat webinarium poświęcone bezpiecznym powrotom do pracy, a właściwie pracy w warunkach pandemii. Dziś panowie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem nabytym w ostatnim okresie i odniosą się do takich zagadnień jak tego, jak to, co oznacza aktualnie wymóg dochowania należytej staranności przez członków zarządu, jak właściwie przeprowadzić oceny ryzyka. Przedstawimy również ten temat, czy spółce może grozić pozew ze strony pracowników zarażonych koronawirusem i jakie działania może podjąć zarząd, żeby to ryzyko zminimalizować. Także, żeby nie przedłużać, to tylko część tematów, które poruszymy w trakcie dzisiejszego webinarium. Oddaję zatem głos naszym ekspertom, a Państwa serdecznie zapraszam do zadawania pytań na czacie, na które będziemy się starać odpowiadać tak w trakcie prezentacji panów, jak i po. Zatem oddaję Wam głos. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziękuję też za bardzo miłe wprowadzenie. Chcąc przedstawić Państwu w zasadzie genezę tego tematu, który chcielibyśmy dzisiaj omówić, to wskazuję, że współpracujemy ze spółką Euroapteka, która zarządza siecią aptek. Między innymi w związku z panującą epidemią COVID-19 musieliśmy tak naprawdę doradzić klientowi w zakresie zarówno prowadzenia tej działalności bieżącej w sytuacji, w której część pracowników jest pracownikami biurowymi, czy są pracownikami biurowymi i mogą sobie pozwolić na pracę zdalną, natomiast część pracowników było tak zwanymi pracownikami frontowymi, którzy pomimo panującej epidemii musieli bezpośrednio świadczyć te usługi, prowadzić działalność operacyjną, mieć bezpośredni kontakt z innymi pracownikami, czy mieć kontakt z klientami. Mając to na względzie, zaczęliśmy się tym tematem szerzej interesować. Jeżeli chodzi o to, jakie są sygnały ze strony rynku, to tutaj mamy przede wszystkim głos pracowników, który jest coraz głośniejszy i coraz bardziej słyszalny. Bardzo często w mediach pojawiają się już pierwsze informacje, gdzie pracownicy wyrażają pewnego rodzaju strach czy obawę zachorowania w miejscu pracy. Bardzo często słyszymy sygnały, że są pewne miejsca pracy, konkretne zakłady, gdzie tych zachorowań na COVID-19 jest całkiem sporo. A z drugiej strony słychać już głos pracodawców, którzy zaczynają też wykazywać pewną obawę, w jaki sposób zadbać o te warunki pracy, aby ci pracownicy czuli się bezpiecznie, aby faktycznie wyeliminować czy zminimalizować to ryzyko zachorowania. No i oczywiście na samym końcu pojawia się ta obawa przed ponoszeniem pewnej odpowiedzialności prawnej. I o tej odpowiedzialności chcielibyśmy Państwu dzisiaj powiedzieć i również chcielibyśmy przedstawić Państwu pewne rozwiązania, które miałyby uchronić tego pracodawcę przed odpowiedzialnością, a kolega Marcin przedstawi informację, w jaki sposób już konkretnie członkowie zarządu powinni podejmować działania i w jaki sposób oni powinni się zabezpieczać przed
potencjalną odpowiedzialnością. Więc już przechodząc konkretnie do naszej prezentacji, to słowo, dosłownie króciutko słowo wstępu, jeżeli chodzi o kalendarium. Przypomnienie, 13 marca tego roku został wprowadzony stan zagrożenia epidemią COVID-19. 20 marca tego roku, czyli de facto 7 dni później, ten stan zagrożenia został zniesiony, ale z kolei wprowadzono stan epidemii. I ten stan epidemii COVID-19 obowiązuje nadal, więc w zasadzie cały czas mamy do czynienia z trwającą epidemią. Jednocześnie od 20 kwietnia tego roku wprowadzane były ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i jednocześnie były one, przepraszam, do 20 kwietnia były wprowadzane i od 20 były one łagodzone. Więc przed pracodawcami stoi pewnego rodzaju dylemat, w jaki sposób traktować sytuację, w której z jednej strony panuje stan epidemii, a z drugiej strony jednak łagodzone są te obostrzenia, które dotychczas obowiązywały. Mając to na względzie, ten pewnego rodzaju dylemat, należy się oczywiście do tego odpowiednio przygotować i za chwilę z Państwem przejdziemy przez poszczególne rozwiązania, które mogłyby ułatwić dostosowanie swojej działalności. Jeżeli chodzi o obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to tutaj pierwsza i najważniejsza informacja jest taka, że od początku panującej epidemii COVID-19 w zasadzie nic się nie zmieniło, bo te obowiązki one były i nadal są. Jedyna rzecz, która się zmieniła, to jest pojawienie się kolejnego ryzyka, czyli zachorowania na COVID-19, czyli to ryzyko epidemii. Natomiast same obowiązki, jakie ciążą na pracodawcy, jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo i higienę, one były. One są w tej chwili może bardziej doprecyzowane i są dodatkowe dołożone, ale co do zasady, to na pracodawcy ciążył ten i nadal ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i taki też obowiązek jest określony w kodeksie pracy. Kodeks pracy reguluje szereg tych obowiązków, począwszy od samego właśnie zapewnienia tego bezpieczeństwa, po obowiązek realizacji systematycznych szkoleń. Kodeks pracy reguluje też zakres tej odpowiedzialności, wskazując, że pracodawca, pomimo tego, że deleguje tą odpowiedzialność, czy jakby te obowiązki w zakresie bezpieczeństwa na innych współpracowników, czy nawet na inne podmioty, to ostatecznie i tak ten akcent tej odpowiedzialności niestety jest położony na samym pracodawcy. Ja tak nie będę szczegółowo wchodził w poszczególne te slajdy, one oczywiście będą dla Państwa do dyspozycji, bo tu akurat w przypadku tego i kolejnego slajdu mamy do czynienia z wymienieniem tych obowiązków, które dotychczas obowiązywały i nadal obowiązują. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to kodeks pracy też reguluje kwestię zapewnienia takich warunków, które będą odpowiednie ze względu na aktualny stan nauki i techniki. Jak to czytać praktycznie? Praktycznie wygląda to w ten sposób, że przed COVID-19 pracodawca na przykład był zobowiązany do tego, żeby zapewnić pewne warunki higieniczne w toaletach, w kuchniach i tak dalej. Natomiast w związku z panującą epidemią no niestety pojawiły się kolejne dodatkowe elementy, które już ten pracodawca musi uwzględnić. Znowu pozwolę sobie tylko na razie tak zaznaczyć pewien temat, a za chwilę dojdziemy bardziej do konkretów. Ale wskazuję Państwu, że niezależnie od tego, czy mamy ten COVID, czy tego COVID-u nie mamy, to ten obowiązek adekwatnego dostosowania środków, on istniał i nadal istnieje. I tutaj z kolei idąc już konkretnie i dalej, co grozi takiemu pracodawcy, czy jakie jest ryzyko tego pracodawcy względem pracowników w sytuacji, w której te bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie są zapewnione. W pierwszej kolejności to jest oczywiście grzywna wynikająca z kodeksu pracy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Taka grzywna, ona może być nałożona w wysokości od 1000 do 30 tysięcy złotych. Dalej idącą odpowiedzialnością i tą, która bardzo często tak naprawdę stresuje pracodawców, to jest jednak odpowiedzialność karna wynikająca z kodeksu karnego. Zgodnie z artykułem 220 kodeksu karnego nawet pracodawca może ponosić odpowiedzialność karną i być pozbawionym wolności do lat 3.
To jest bardzo wysoka sankcja. Oczywiście tam są przepisy, które troszkę łagodzą, czy jakby ograniczają tę odpowiedzialność, ale niezależnie od tego, to jest odpowiedzialność karna. No i trzecia tak naprawdę ta kategoria tego ryzyka prawnego, to jest po prostu odszkodowanie, zapłata odszkodowania na rzecz pracownika, który zachorował, nie daj Bóg, zmarł z powodu zachorowania na przykład na COVID w zakładzie pracy. I tutaj, co bardzo istotne, bo niezależnie od tego, o czym za chwilę będziemy mówić i o tym, jakie środki taki pracodawca może powziąć, to kluczowe jest to, że nadal aktualne jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, z którego wynika, że nie same obowiązki, czy obowiązki regulowane przepisami prawa są istotne, ale to faktyczne zapewnienie tego bezpieczeństwa. Przekładając to na język praktyki, nawet jeżeli zakład pracy ma świetne regulaminy wewnętrzne, ma świetne procedury, to jeżeli one nie są przestrzegane, to niestety taki pracodawca nie zwalnia się z tej odpowiedzialności, taką odpowiedzialność może ponosić. Jeżeli chodzi o odszkodowanie, no to mówimy tutaj po prostu o zapłacie środków pieniężnych na rzecz osoby, która taką szkodę by poniosła. To tak woli przypomnienia, w jakich warunkach prawnych my funkcjonujemy, czyli z jednej strony mamy te obowiązki, a z drugiej strony mamy ten taki podstawowy katalog zakresu odpowiedzialności, jakie ciążą na pracodawcy. Teraz, jakie to są faktycznie obowiązki, które obciążają pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa? Z jednej strony to są te obowiązki prawne, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, to są przepisy prawa. Drugie to są wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów administracji. No i teraz jeszcze jest trzecia kategoria, to są inne przepisy, które nam niestety trzeba wziąć pod uwagę, które ewentualnie mogłyby w sposób szczegółowy regulować takie zasady bezpieczeństwa. I to jest taki, powiedziałbym, kanon czy core tych obowiązków prawnych, które muszą być zrealizowane. A drugie to są tak zwane zagadnienia, to są działania własne. Myśmy to nazwali szeroko pojętym compliance'em. Te dwie nogi się pomiędzy sobą trochę przenikają, bo jedna wynika z drugiej. Niemniej jednak tutaj zwracam uwagę, że samo spełnienie, tak jak powiedziałem, samo spełnienie wymagań prawnych to jest jeszcze mało. Trzeba do tego dołożyć ten element praktyki. Tutaj między innymi to są te procedury wewnętrzne, to są różnego rodzaju regulaminy. To jest ta odpowiednia komunikacja z pracownikami, czyli poinformowanie, w jaki sposób oni powinni się dostosowywać do tych wymogów, czyli tak zwane szkolenia, regularne komunikowanie się z pracownikami i mówienie, w jaki sposób mają się dostosowywać do tych wymogów, jest niezwykle ważne. No i ta trzecia niezwykle ważna część, o której bardzo często znajdziemy to organizacje zapominają, to jest ten nadzór. Samo wdrożenie tych wymagań czy wymogów, jeszcze to jest za mało, żeby powiedzieć, że firma w sposób bezpieczny tworzy warunki pracy. Bo dopiero w momencie, kiedy weryfikuje czy egzekwuje od swoich współpracowników to, czy te zasady są przestrzegane, to można powiedzieć, że tu się dopina pewnego rodzaju klamra i można mówić o takim podejmowaniu tych działań, które zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa. I teraz tak, dlaczego w ogóle warto zadbać o takie bezpieczeństwo i higienę pracy? No bo powiedziałem przed chwilą Państwu, zresztą w dużej mierze Państwo to wiecie, że za niezachowanie tych, czy niezapewnienie tych warunków bezpiecznych i higienicznych grożą sankcje. No i teraz pytanie, czy tylko to jest ta obawa, czy ten motywator do tego, żeby dokonywać pewnych zmian? Otóż jak się rozmawia z różnymi organizacjami czy z osobami, które trochę szerzej analizują ten problem, to okazuje się, że to nie tylko ten element związany z ryzykiem takim prawnym, ale również z tym, że zapewnienie tych bezpiecznych warunków pracy powoduje, że de facto ten pracownik trochę efektywniej pracuje. Państwo macie jako pracodawcy tą korzyść, że ten pracownik właśnie chce przychodzić do zakładu pracy, do biura,
być zaangażowanym i między innymi to też jest pewnego rodzaju istotny element, który powoduje, że to wdrożenie tych bezpiecznych warunków jest ważne. I teraz tak, przechodząc już de facto do konkretów. W tym miesiącu Państwowa Inspekcja Pracy wydała zalecenia, w których określiła, w jaki sposób należałoby wprowadzać czy dokonywać ograniczenia ryzyka zachorowania COVID-19. Myśmy w tej prezentacji podali link do tych wytycznych. Generalnie nasza analiza prowadzi do takich wniosków, że te wytyczne nie są złe. One w zasadzie z perspektywy redukcji odpowiedzialności pracodawcy są bardzo fajnym wręcz narzędziem do tego, żeby z jednej strony zadbać o to bezpieczeństwo faktycznie, czyli przygotować firmę do tego bezpieczeństwa, a z drugiej strony jednak jest to ostateczny dokument, który w jakim stopniu pozwoli ewentualnie redukować tą prawną odpowiedzialność na wypadek, gdyby doszło do jakiegoś sporu z pracownikiem. Teraz, co powinien zawierać taki plan działania? Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy, to plan działania to jest pewnego rodzaju dokument, który taka organizacja powinna stworzyć, w którym byłyby omówione bardzo istotne kwestie związane z przede wszystkim powrotem pracowników do miejsca pracy. To są kwestie związane oczywiście z fizycznym bezpieczeństwem, czyli środki ochrony indywidualnej. Również tam są poruszone kwestie, czy powinny być poruszone kwestie związane z takim bezpieczeństwem psychicznym, zasadami komunikowania itd., itd. I to jest dokument, który Państwowa Inspekcja Pracy rekomenduje, aby w każdej organizacji powstał. Daje wytyczne, co tam powinno się pojawić. I co dodatkowego, to jest pewna lista pytań na samym końcu tych wytycznych, które każda organizacja powinna sobie zadać, aby dojść do pewnego rodzaju przekonania, czy posiada pewne warunki, żeby uznać się za zakład pracy bezpieczny, czy też ewentualnie powinna nad pewnymi kwestiami popracować. Nie będę z Państwem omawiał szczegółowo tego planu działania, natomiast chciałbym z Państwem podzielić się taką trochę bardziej praktyczną kwestią, bo Państwo sobie swobodnie możecie przeczytać ten dokument. Natomiast chcielibyśmy, żebyście Państwo mogli zapoznać się z pewnego rodzaju takim action planem, takim zrekomendowaną kolejnością działań, gdybyście Państwo się decydowali na tego typu rozwiązanie, jak wdrożenie takiego planu działania, które ostatecznie pozwoli Państwu stworzyć takie bezpieczne warunki pracy w związku z tym COVID. I tutaj bym chciał faktycznie pokrótce z Państwem przejść przez te punkty. Myśmy je umieścili w 9 takich krokach. W pierwszej kolejności to jest odpowiednia komunikacja w organizacji o tym, z jakimi de facto zagrożeniami oraz jakimi planami wznowienia działalności mamy do czynienia. To jest niezwykle ważne, żeby pracownicy wiedzieli, że firma się interesuje tym bezpieczeństwem. I drugi bardzo ważny krok to jednak wybór przedstawicieli personelu, który będzie aktywnie uczestniczył w tworzeniu takiego planu działania. To jest nie tylko taka rekomendacja z naszej strony jako praktyków, ale również w jakimś stopniu pojawia się to w tych wytycznych, ta prośba trochę o zaangażowanie pracowników w tworzenie tego typu dokumentów. I to jest, tu też zwracamy uwagę, bardzo częsta praktyka organizacji, że procedury są po prostu narzucane. Tak? Pracownicy muszą się zapoznać z dokumentem przyjętym przez zarząd czy przez odpowiednie kierownictwo. I w zasadzie to jest wszystko. Natomiast tutaj musimy, z racji tego, że to jest problem, który dotyczy nas wszystkich, nie tylko i kierownictwa, ale też i pracowników, no to niezwykle ważne jest, aby ten personel brał aktywny udział. I tutaj jest rekomendacja, aby po prostu wybrać kilku przedstawicieli, którzy będą aktywnie uczestniczyć. Następnie to jest ocena ryzyka w organizacji, czyli z jakim faktycznie ryzykiem organizacja ma do czynienia. Tutaj trzeba ocenić między innymi, zresztą za chwilę jeszcze pokrótce też powiem o co chodzi, ale generalnie no, musi ocenić, czy ma organizacja kontakt, czy pracownicy mają bezpośredni kontakt z dużą ilością klientów, czy po prostu pracownicy mają ze sobą duży kontakt, jak wygląda infrastruktura, gdzie są te faktyczne zagrożenia. Mówiąc po prostu musi ocenić,
nowe ryzyko w postaci zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19. Następnie ten najważniejszy etap, czyli stworzenie tego planu działania, czyli procedury lub innych procedur oraz wybór środków ograniczających ryzyko wystąpienia zagrożenia. Czyli już z tym zespołem wybranym takie procedury są tworzone. Następnie, co jest niezwykle ważne, o czym kolega Marcin na pewno wspomni, to jest formalne przyjęcie takiego planu działania przez zarząd. Tego typu rozwiązania jak plan działania nie powinien zostać tylko po prostu przyjęty, tylko on musi być udokumentowany. Ma to niezwykle istotne znaczenie z perspektywy właśnie odpowiedzialności zarządu. I znowu wracamy do odpowiedniej komunikacji w organizacji o przyjętym planie działania, o tym, jakie są procedury przyjęte, w związku z tym, że firma chce uchronić swoich pracowników przed jakąkolwiek odpowiedzialnością związaną z COVID-19. Następnym etapem jest faktyczne wyposażenie organizacji w te środki bezpieczeństwa, które firma uznała za istotne, czyli zakup maseczek, pleksy itd., itd., szkolenia, no i właśnie wspomniany już ze 2 czy 3 slajdy temu ten kluczowy element, czyli nadzór nad przestrzeganiem planu działania. I tutaj oczywiście to jest dla Państwa, to jest nasze, powiedziałbym, autorski kierunek dochodzenia. On nie jest może specjalnie wyrafinowany, ale może w pewnym sensie Państwu porządkuje jakąś tam ścieżkę działania. Wiele osób się pyta w zasadzie, w jaki sposób przeprowadzić taką ocenę ryzyka w organizacji. No tutaj zawsze się pojawia pytanie, czy korzystać z zewnętrznego zaangażowania, czy można to robić środkami własnymi. Tutaj też z jednej strony mamy to zaangażowanie specjalistów, do czego oczywiście zachęcamy. To są najczęściej przedstawiciele BHP, specjaliści branżowi, no i ostatecznie to są najczęściej prawnicy czy specjaliści do spraw compliance, którzy to przelewają na papier. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka firma stworzyła plan działania z wykorzystaniem środków własnych, czyli gdzie zaangażowany jest zarząd, kierownictwo działów, pracownicy ci przedstawiciele. Należy po prostu dokonać oceny przepisów wytycznych organów i dokonać analizy stanu zatrudnienia, infrastruktury i zakresu działalności operacyjnej. W zasadzie tutaj firma ma dowolność. Oczywiście może częściowo skorzystać z takiego wsparcia, może samodzielnie sobie z tym poradzić. No niemniej jednak należałoby chyba z tych rozwiązań skorzystać. I teraz jakie to są czynności, które ograniczają tą odpowiedzialność pracodawcy względem pracowników? No bo przyjmijmy, że tak powiem, ten modelowy schemat, gdzie pracodawca, chcąc prawidłowo przygotować miejsce pracy w związku z panującą epidemią COVID-19, decyduje się na stworzenie takiego planu działania, takiej procedury, w jaki sposób pracownicy powinni się bezpiecznie i higienicznie poruszać po zakładzie pracy. No to pierwsza i najważniejsza rzecz, która powinna wybrzmieć na tej prezentacji, to jest to, że jakiekolwiek środki nie zostaną przyjęte, jakiekolwiek procedury nie zostaną zaakceptowane, jakiekolwiek szkolenia nie zostaną przeprowadzone i jak bardzo głęboki nadzór nie będzie, to wszystkie te rozwiązania muszą być adekwatne do stanu zatrudnienia, infrastruktury oraz formy aktywności. Mówiąc wprost, nie da się kupić tej procedury w internecie, nie da się kupić sztampowego i modelowego rozwiązania od firmy doradczej, tylko musi to być po prostu dokument dostosowany stricte do konkretnej działalności danego zakładu pracy. I potem możemy mówić o tych właśnie konkretnych rozwiązaniach, tych środkach zaradczych, czyli to fizyczne rozwiązania, maseczki, przyłbice, osłony ochronne, czy po prostu zarządzanie ruchem pracowników bądź klientów. Procedury, aby można mówić, że one faktycznie mają zapewnić to bezpieczeństwo w zakładzie pracy, one muszą być niezwykle czytelne, pisane prostym, zrozumiałym językiem i odpowiednio zakomunikowane. Wtedy możemy mówić o tym, że procedura może zdać jakiś egzamin. Szkolenia, aby też można powiedzieć, że one są dobre, muszą być regularne, muszą być dostosowane do potrzeb i muszą być dobrze też udokumentowane. I tu znowu wrzucamy do kolegi Marcina kamyczek do ogródka, bo to też w jakimś stopniu potem ogranicza potencjalne ryzyko takiego zarządu, gdyby uznano, że jednak firma nie przeprowadzała szkoleń tutaj. Jeżeli ma to ten proces udokumentowany, no to jest to niezwykle istotne i w jakimś stopniu łagodzi to potencjalną odpowiedzialność.
No i nadzór to, tak jak wspomniałem, on musi być regularny, weryfikowany. To musi być weryfikowanie stosowania środków bezpieczeństwa, procedur i co bardzo istotne, przed czym pracodawca nie powinien się w żadnym wypadku wzbraniać, po prostu wyciąganie konsekwencji za niestosowanie się do tych procedur. Dlatego, że jeżeli procedury są, a pracodawca akceptuje stan, w którym pracownicy nie stosują się do tych wymogów bezpiecznego i higienicznego wykonywania tej pracy, to można powiedzieć, że w zasadzie to są tylko procedury na papierze. Dlatego tu proszę wybaczyć, jeżeli są pracownicy, ale niestety no tutaj zachęcamy do tego, żeby jednak te konsekwencje po prostu wyciągać. I teraz tak, już na zakończenie mojej części chciałbym tak pokrótce podsumować Państwu. Faktycznie istnieje dosyć spore ryzyko związane z ponoszeniem odpowiedzialności przez pracodawcę względem pracownika za niezastosowanie czy niestworzenie warunków bezpiecznych, higienicznych w związku z COVID-19. Mówiąc wprost, jest to nowe ryzyko, które każdy pracodawca powinien uwzględnić w swojej mapie ryzyka. Powinien tak naprawdę dostosować te nowe warunki pracy do warunków wynikających z panującej tej epidemii. Musi dostosować środki adekwatne do właśnie do swojego stanu zatrudnienia, infrastruktury i formy aktywności. Natomiast bo odpowiedzialność jest dosyć szeroka. To jest i grzywna, to jest i odpowiedzialność karna i jeszcze mamy do czynienia z tą odpowiedzialnością odszkodowawczą, czyli zapłata tego odszkodowania. Natomiast drodzy Państwo, tutaj żebyście Państwo też nie popadli w skrajność, Państwo nie macie stworzyć w swoich zakładach pracy szpitali. Tak? Państwo macie dalej prowadzić swoją działalność operacyjną, macie zarabiać pieniądze, macie rozszerzać tą swoją działalność. Natomiast musicie wykonać ten kawałek dodatkowej pracy, tak włożyć ten dodatkowy wysiłek i zastanowić się, w jaki sposób moja firma powinna zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, tak żeby oni czuli się bezpiecznie, komfortowo i to ryzyko zachorowania było jak najmniejsze. Także to tak z mojej strony tyle i chciałbym teraz, żeby Marcin przedstawił tą drugą część, czyli tą odpowiedzialność zarządu w zasadzie z tytułu nie zapewnienia tych bezpiecznych warunków higienicznych warunków pracy. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że będę miał okazję przybliżyć dzisiaj trochę temat odpowiedzialności członków zarządu w czasie właśnie COVID-19. I tak, jeżeli mówimy w ogóle o odpowiedzialności członków zarządu, no to w zasadzie powinniśmy zacząć od tego, że ta odpowiedzialność zaistnieje wtedy, kiedy zarząd lub jeden z jego członków naruszy jakiś przepis prawa. Dlatego też myślę, że rozsądnym jest w ogóle rozpocząć od tego, od przybliżenia sobie trochę tego, w jakim otoczeniu prawnym w ogóle funkcjonujemy i co to otoczenie prawne charakteryzuje. Na pewno taką pierwszą cechą wyróżniającą jest to, że akty prawne zmieniają się bardzo często. Jeżeli spojrzymy sobie chociażby na to rozporządzenie, które dotyczy obowiązków, nakazów i zakazów w czasie epidemii i stanu epidemicznego, zagrożenia epidemicznego, to tylko to rozporządzenie w ostatnich tygodniach ono zmieniało się 12-krotnie. Zatem średnio co 4 dni mamy nowy akt prawny, który decyduje o naszych obowiązkach i wprowadza określone nakazy i zakazy zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników. Kolejna rzecz to jest obszerność tych wszystkich regulacji. Jeżeli spojrzymy na tarcze antykryzysowe, to łącznie one mają kilkaset stron. Tych przepisów będzie jeszcze więcej. Wypadałoby zatem, jeżeli tych regulacji jest tak dużo, jeżeli zmieniają się one tak często, żeby adresaci tych norm mieli możliwość, mieli odpowiedni czas na to, żeby te wszystkie regulacje wdrożyć. Tymczasem, jeżeli spojrzymy na vacatio legis tych przepisów, to bardzo duża część z nich wchodzi w życie w zasadzie z dniem opublikowania. Co więcej, jeżeli spojrzymy na przepisy, które
obecnie są uchwalane, to również bardzo duża część tych przepisów obowiązuje wręcz z mocą wsteczną. A zatem to, czy nasze dzisiejsze postępowanie jest zgodne z prawem, czy też nie jest zgodne z prawem, o tym możemy dowiedzieć się dopiero za tydzień czy dwa, czyli wtedy, kiedy Parlament podejmie określone działanie. To jest bardzo duże ryzyko, natomiast na to ryzyko zarząd spółki również musi być przygotowany, musi brać się pod uwagę. Kolejna taka cecha wyróżniająca to jest na pewno to, jak Państwo zdążyli już pewnie zauważyć, że pojawiły nam się nowe źródła prawa, źródła oczywiście w cudzysłowie. Jeżeli spojrzymy na stronę gov.pl, tam są wytyczne, w jaki sposób te przepisy powinny być interpretowane, te wytyczne potrafią się zmieniać z godziny na godzinę. Takimi źródłami prawa często stają się dzisiaj słowa wypowiedziane na którejś z konferencji, czy to ministra, czy to pracowników ministerstwa, jak również interpretacje policji, w jaki sposób policja interpretuje dany przepis. Często są to interpretacje albo łagodzące, albo zaostrzające. I na to też należy bardzo uważać. Myślę, że uzasadnione jest, jeżeli powiemy sobie, że obecnie panuje pewien chaos legislacyjny. Ja na przykład natrafiłem ostatnio na przepis artykułu 46 tarczy 3.0, który widzą Państwo, jak jest sformułowany. Jeżeli przyjrzymy się numeracji tego przepisu, no to ona bardziej pasuje, żeby zilustrować może jakiś komiks, niż być opublikowaną w poważnym dzienniku ustaw. Natomiast no, tak obecnie wygląda nasza rzeczywistość prawna. I teraz ten obraz rzeczywistości prawnej musimy sobie nanieść na obszary, w jakich zarząd ponosi odpowiedzialność. I tutaj widzą Państwo takie cztery podstawowe obszary, począwszy od odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność ta jest określona przede wszystkim w kodeksie spółek handlowych. Jest to odpowiedzialność osobista całym majątkiem członka zarządu. O tym sobie powiem jeszcze bardziej szczegółowo, na czym ona polega. Jest to również odpowiedzialność karna i karno-skarbowa. Właściwe przepisy znajdziemy oczywiście w kodeksie karnym i kodeksie karno-skarbowym. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, to jest pojawienie się dużej liczby przepisów dotyczących odpowiedzialności nie tyle karnej, co karno-administracyjnej. Te wszystkie wymogi, które są określone w rozporządzeniach, o których wspomniałem, to właśnie jest odpowiedzialność na zasadzie karno-administracyjnym. Dlaczego ta odpowiedzialność jest tak niebezpieczna? O tym za chwilę powiem, porównując ten rodzaj odpowiedzialności z odpowiedzialnością karną. W tym czasie nie możemy również zapominać o odpowiedzialności podatkowej, której źródła znajdziemy w ordynacji podatkowej i w ustawie o rachunkowości. Tutaj też musimy pamiętać, że za zobowiązania, nieuregulowane zobowiązania podatkowe spółki, jeżeli majątek spółki nie wystarczy w całości lub w części na zaspokojenie tych zobowiązań, to również członkowie zarządu będą ponosili odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Podając taki w zasadzie najbardziej obrazowy przykład, jeżeli mówimy o odpowiedzialności karno-administracyjnej, to możemy spojrzeć na jeden z obowiązków wprowadzony w ostatnim rozporządzeniu, który mówi o tym, że zakłady pracy są obowiązane zapewnić odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 metra. Nie chodzi o to, że pracownicy mają od siebie siedzieć w takiej odległości, na przykład my dzisiaj tego nie robimy. Natomiast chodzi o to, że to jest obowiązek pracodawcy. Jeżeli pracownik sobie tego życzy, to on powinien mu tę bezpieczną odległość zapewnić. Jeżeli tego nie zrobi, jeżeli na przykład stół pracy będzie tak jak ten tutaj na załączonej grafice, a odległości między poszczególnymi stanowiskami będą mniejsze niż 1,5 metra, jaka nam wtedy grozi sankcja? No, wtedy grozi nam sankcja kary pieniężnej w wysokości do 30 tysięcy złotych. Ta kara nakładana jest za każdy przypadek naruszenia. Zatem teoretycznie, jeżeli kontrolujący urzędnik podszedłby do nas z bardzo dużą dokładnością, a jeżeli chodzi o wymierzanie kary, to niestety
tutaj urzędnicy są bardzo dokładni, to za każdą tą linię, za każdą przekątną pracodawcy groziłaby właśnie kara w wysokości 30 tysięcy złotych, czyli jeżeli pomnożymy to razy 6, to nam wyjdzie 180 tysięcy. I teraz na jakich zasadach właśnie ta odpowiedzialność karno-administracyjna, na jakich zasadach ona się opiera? Jeżeli mówimy o odpowiedzialności karnej, to tutaj musimy wykazać winę, linę członka zarządu i sąd, wymierzając karę, uwzględni również stopień społecznej szkodliwości. Natomiast w przypadku odpowiedzialności karno-administracyjnej to nie jest w ogóle brane pod uwagę, najczęściej. Jest to odpowiedzialność tylko i wyłącznie za skutek, za efekt. W tym przypadku nie mamy również instytucji przedawnienia, nie mamy również instytucji zatarcia, co jest istotne na przykład dla członków zarządu będących cudzoziemcami spoza krajów Unii Europejskiej, którzy chcieliby w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt stały na przykład, czy też w innym kraju wspólnoty. Jeżeli taki delikt nam się nie zatrze, to na pewno w takiej procedurze to będzie musiało być wykazane i takie zezwolenie może być wręcz niemożliwe do uzyskania. Też musimy pamiętać o tym, że tutaj decyzję nakłada organ administracyjny. To nie jest sąd, to jest organ i decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli dostajemy karę pieniężną, to najpierw musimy ją zapłacić, a dopiero potem możemy ją kwestionować. Najpierw na drodze administracyjnej, a potem na drodze sądowo-administracyjnej, co zajmie kilka, o ile nie kilkanaście miesięcy. Jeżeli przejdziemy sobie teraz do odpowiedzialności cywilnej członka zarządu, to pewnie tak jak większość z Państwa wie, kodeks spółek handlowych mówi o tym, że członkowie zarządu odpowiadają za szkodę, która została wyrządzona działaniem lub zaniechaniem. Jeżeli chodzi o zakres tej szkody, to ona obejmuje oczywiście i utracone zyski i możliwe korzyści. Członek zarządu odpowiada zarówno za działanie, jak i za zaniechanie, które jest sprzeczne z prawem. Jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie wydarzenia, na przykłady z ostatnich dni, jeżeli swoją uwagę skierujemy na przykład na Śląsk, gdzie obecnie liczba zakażonych wirusem jest no, praktycznie dwukrotnie większa niż na Mazowszu, duża część osób zakażonych to są pracownicy kopalń, to tam eksperci zgodnie twierdzą, że doszło do takiej sytuacji w wyniku tego, że albo nie było obowiązujących procedur, albo te procedury leżały gdzieś zakurzone i nikt z nich nie skorzystał. Zatem w takim przypadku zarząd podmiotu, który jest odpowiedzialny za prowadzenie tego przedsiębiorstwa, no, niewątpliwie może zderzyć się właśnie z taką odpowiedzialnością właśnie za zaniechanie, za zaniechanie wdrożenia odpowiednich regulacji, do których był zobowiązany. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na inny przykład, na przykład jednej ze spółek produkcyjnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tam również miał miejsce przypadek, w którym pracownik zaraził się wirusem i nastąpiła konieczność przeniesienia produkcji, wręcz wstrzymania całkowicie produkcji w jednym z zakładów. Natomiast co istotne w tym przypadku, istotne jest to, że tam zarząd odpowiednio wcześniej zidentyfikował takie ryzyko, czyli zidentyfikował to, że może mieć miejsce sytuacja, w której osoba zakażona będzie pracować w zakładzie i może dojść do sytuacji, w której ten zakład musi zostać zamknięty i odpowiednio zabezpieczył inne miejsce, w którym taka produkcja może być prowadzona. Więc spółka oczywiście poniosła straty z tytułu zamknięcia jednego z zakładów, natomiast te straty były dużo mniejsze z uwagi na to, że zarząd tam właśnie w odpowiedni sposób dokonał oceny ryzyka, jego identyfikacji i też w odpowiedni sposób przeprowadził plan na wypadek właśnie takiego zdarzenia.
I teraz, co powinien wykazać zarząd, żeby mógł zwolnić się z tej odpowiedzialności? Przede wszystkim chodzi tutaj o należytą staranność. Jeżeli spojrzymy sobie na przepisy, które regulują odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, no to te przepisy są oczywiście bardzo lakoniczne. Ta mowa jest wyłącznie o tym, że powinna być to staranność wynikająca z zawodowego charakteru danej działalności. I teraz, co ciekawe, jeżeli chodzi o pewne wytyczne, na czym ta należyta staranność polega, to tutaj nasz ustawodawca podjął już pewne kroki, żeby w jakiś sposób to doprecyzować. Tutaj widać, istnieje takie podążanie w kierunku tej amerykańskiej zasady Business Judgment Rule, czyli z należytą starannością ma miejsce wtedy, kiedy zarząd działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, uwzględniając najlepszy interes spółki oraz w oparciu o wszelkie możliwe i dostępne analizy i opinie. Taka regulacja ma wejść w życie w przyszłym roku. Ona ma dotyczyć tylko prostej spółki akcyjnej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby tymi wytycznymi już teraz kierować się przy podejmowaniu działań i przy przeprowadzaniu procesu decyzyjnego. Bo też jak spojrzymy sobie w orzecznictwo, to no, tam znajdziemy takie uzasadnienia, gdzie samo posiadanie tylko tych informacji, analiz czy opinii w żadnym przypadku nie było wystarczające. Zawsze sąd będzie badać to, w jaki sposób wyglądał proces decyzyjny, czyli w jaki sposób te informacje były zbierane oraz następnie w jaki sposób one były wykorzystywane. I teraz w zasadzie tak od strony takiej najbardziej praktycznej, w jaki sposób można właśnie wykazać tę prawidłowość działań zarządu i ograniczyć ryzyko odpowiedzialności, to na przykład dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie właśnie takiej checklisty. Tutaj mają Państwo okazję zobaczyć w zasadzie taki wyciąg z najważniejszymi obszarami, których taka checklista na pewno powinna obejmować. I tutaj właśnie kluczowy jest ten proces podejmowania decyzji, czyli czy jest on należycie udokumentowany, czy wszelkie decyzje są podejmowane w formie właściwie zaprotokołowanych uchwał, czy na przykład do tym uchwałom towarzyszy preambuła, w której możemy wskazać, w jakich okolicznościach uchwała została podjęta i jakie czynności ją poprzedziły. To, co jest również istotne, to to, czy zarząd jest na bieżąco informowany o zmianach legislacyjnych, ale nie tylko o samych zmianach, bo jak widzimy jest ich dosyć sporo, ale przede wszystkim o takim praktycznym wpływie tych zmian na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kolejny istotny obszar to jest proces wdrożenia tych procedur, czyli też znowu, czy ten proces jest należycie formalnie przeprowadzany, czy wszyscy pracownicy mają dostęp do treści tych procedur, ale też chodzi nie tylko o dostęp do treści tych właśnie procedur, które często są no, dosyć obszerne i skomplikowane, ale też na przykład my rekomendujemy zawsze, aby obok takiej formalnej treści procedur wysyłać również ich takie graficzne uproszczenie w jakiejś przystępnej dla pracowników formie, właśnie po to, żeby na wypadek jakiejś sytuacji kryzysowej, kiedy człowiek działa w ogromnym stresie, mógł sobie skojarzyć jakiś obrazek, rysunek i od razu wiedzieć, jaką czynność ma podjąć. To jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Też to, co jest istotne, o czym też już wspominał Mateusz, to jest nie tylko to, żebyśmy te procedury przyjęli i poinformowali o tych pracowników, ale żebyśmy mogli skutecznie wykazać, czy one rzeczywiście są przestrzegane, czy one są egzekwowane. Kolejny istotny obszar to jest obszar obowiązków członków zarządu, to czy te obowiązki są podzielone we właściwy sposób, czy w jaki sposób jest również w jaki sposób i czy w spółce na przykład funkcjonują komitety i czy w ich skład wchodzą przedstawiciele
pracowników. Kolejna niezwykle istotna rzecz to jest odpowiedzialność, to jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, no dosyć powszechne w obecnych czasach. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim nie to, co to ubezpieczenie obejmuje, ale jakie są wyłączenia z tego ubezpieczenia. Dlatego, bo jeżeli mówimy o winie, to wina może mieć charakter umyślny albo nieumyślny. Jeżeli ma charakter umyślny, no to tego nie możemy się ubezpieczyć, bo to, tego zabraniają nam przepisy. Natomiast jeżeli jest to wina nieumyślna, no to ona może mieć postać lekkomyślności, niedbalstwa lub rażącego niedbalstwa. I bardzo często niektóre z tych elementów właśnie tego typu polisy wyłączają. Jeżeli chodzi również jeszcze może o to, w jaki sposób tę należytą staranność wykazywać, to nie zapominajmy o tym, że cały czas rząd opracowuje różnego rodzaju środki pomocowe. Więc również odpowiednie skorzystanie z tych środków, terminowe skorzystanie z tych środków, również mieści się w ramach należytej staranności. To są również kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, kiedy duża część pracowników pracuje zdalnie, korzysta ze swojego prywatnego sprzętu, często dostęp do informacji poufnych czy do danych osobowych mają członkowie rodziny danego pracownika, dlatego też w takiej czekliście warto również zawrzeć różne punkty dotyczące właśnie polityki ochrony danych osobowych, czy może ona nie powinna zostać w jakiś sposób zmodyfikowana. Tak może tytułem zakończenia, to jeżeli jak, tak jak Państwo widzą, no, mamy miejsce, mamy możliwość funkcjonowania w takiej sytuacji dosyć nadzwyczajnej. Natomiast te środki, które Państwu dzisiaj prezentowaliśmy, no to może to nie jest coś bardzo odkrywczego, coś bardzo oryginalnego. To, żeby dokumentować procesy decyzyjne, żeby dokonywać procedury oceny ryzyka, żeby we właściwy sposób to ryzyko identyfikować. Natomiast to są takie standardowe środki, co do których po prostu w obecnym okresie powinniśmy przyłożyć szczególną uwagę, trochę wrócić może w takie te właśnie procedury biurokratyczne, których kiedyś staraliśmy się unikać, i stosowanie się do tego powinno zapewnić nam bezpieczeństwo. To tyle z mojej strony. Ja jeszcze tylko na zakończenie chciałbym przekazać, że to, co powiedziałem, też w ramach wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy została stworzona taka checklista, która pozwoliłaby Państwu stworzyć taki należyty plan działania. Natomiast chcąc trochę pójść krok dalej, myśmy stworzyli taki szerszy katalog tych pytań, tak aby między innymi nie tylko skupiać się na tej relacji pracodawca versus pracownik, ale też i uwzględniała te kwestie, o których Marcin powiedział. W związku z czym jesteśmy, tak powiem, udostępnić Państwu taki nasze robocze pytania. Ich nie jest może bardzo dużo, jeżeli Państwo macie doświadczenie w przypadku na przykład due diligence, bo to jest raptem 50 pytań. Niemniej jednak one są dosyć precyzyjne, to ewentualnie czy przez pracodawcy.pl, czy przez nasze adresy mailowe, to proszę się ewentualnie zwrócić, to Państwu udostępnimy. I jeżeli Państwo będziecie chcieli taki plan działania redukujący to potencjalne ryzyko stworzyć, no to mamy nadzieję, że tego typu dokument pozwoli Państwu po prostu pójść we właściwym kierunku. Także dziękujemy bardzo. Ja ze swojej strony chciałam panom mecenasom powiedzieć, ze strony też jakby osoby uczestniczącej w wysłuchaniu panów prezentacji, że rzeczywiście wskazujecie tutaj na ogromne nowe ryzyko, z którym tak naprawdę pracodawcy i firmy muszą się mierzyć. Jest to ogromne ryzyko, natomiast też i ogromny zakres odpowiedzialności, tak jak panowie wskazywali na początku. To nie tylko wprowadzenie odpowiednich procedur,
ale też ten nadzór. I wydaje mi się, że to może być ogromnym również wyzwaniem dla pracodawców i firm, które nie tylko zobowiązane będą do zapewnienia, żeby wprowadzać procedury i różne ułatwienia, usprawnienia, dokumentować to wszystko, ale jednocześnie monitorować na bieżąco, żeby to było przez pracowników i przez osoby w miejscach pracy przestrzegane. Także tutaj, jeżeli Państwo, którzy nas słuchają, firmy reprezentujące różne branże, są w stanie zadać teraz pytanie, zachęcamy serdecznie, ponieważ tak naprawdę dywagujemy o nowej rzeczywistości, która rzeczywiście dla nas jest szokująca. I z uwagi na to ogromne ryzyko i ogromny ciężar, który musimy ponieść, żeby je zminimalizować, wiele firm zdecydowało się na pracę w trybie zdalnym. Stąd jeżeli życzycie sobie Państwo zadać jeszcze pytań naszym ekspertom, to serdecznie zachęcamy przez te kilka minut, które nam pozostało do końca sesji. Ja tak słowem komentarza, zanim pojawi się kolejne pytanie, odnosząc się do tej kwestii tego nadzoru, to tutaj doświadczenie jest różne, jeżeli chodzi o organizację. Natomiast też zwracam uwagę, że nie ma twardych wytycznych czy przepisu prawa, które obligowałoby jakieś komórki czy jakieś konkretne osoby do tego, żeby w sposób specyficzny ten nadzór sprawować. To de facto same organizacje muszą wytworzyć taki mechanizm, który pozwoli na skuteczne nadzorowanie, a z doświadczenia wynika, że najczęściej tego typu zadania są powierzane czy to jakimś działom bezpieczeństwa, czy działom kadr, czy po prostu jest to jakaś zewnętrzna komórka, która co jakiś czas właśnie przychodzi z taką checklistą i dokonuje pewnej weryfikacji. No niemniej jednak tutaj ta regularność jest niezwykle istotna. I ten formalizm w postaci zobowiązania kogoś bądź jakiegoś podmiotu do tego, aby tą weryfikację przeprowadzać i oczywiście później, żeby właściwe osoby, czyli tutaj zarząd bądź komórki podległe zarządowi, były po prostu informowane o wynikach tego nadzoru, żeby nie było takiej sytuacji, że faktycznie no, przychodzi ktoś, dokonuje weryfikacji, jest jakieś stwierdzenie uchybienia, i w zasadzie zarząd nie jest o tym powiadamiany. Właśnie między innymi taki wniosek trochę spinający te dwie części, który płynął, ale on się też pojawiał w międzyczasie, między zdaniami, to jest niezwykle istotną kwestią jest ta dbałość o ten formalizm. Niestety Państwo musicie to, co robicie, bardzo dobrze dokumentować w tej chwili. Tak, jeżeli podejmujecie decyzję o tym, że nakładacie kolejny obowiązek w postaci skrupulatnej weryfikacji bezpieczeństwa, no, sprawdzania tych bezpiecznych warunków higienicznych pracy, to musicie Państwo ten proces całkowicie dobrze udokumentować. Bo między innymi w sytuacji, kiedy dojdzie do takiej skrajnej sytuacji, no to między innymi te dowody, te dokumenty potwierdzają, że Państwo tą należytą staranność dochowywali. A już widzę, się pojawiło jakieś pytanie. Już czytamy. Tak, to może tutaj zaadresujmy, skierujmy się w stronę problemu postawionego przez panią Monikę. Czy to do panów prośba? Jeżeli jesteście w stanie, to bardzo proszę o odniesienie się do tego. Pokrótce, prośba o krótkie omówienie przepisów nowej tarczy 4.0 i dotyczących w szczególności pracy zdalnej. Jakie konkretne obowiązki wynikają z tych rozwiązań dla pracodawcy? Znaczy tutaj, drodzy Państwo, z tą tarczą 4.0 to jest trochę taki mały problem. To jest projekt i on się spotkał z dosyć chyba głośną reakcją rynku i między innymi tutaj jakaś jedna autopoprawka się pojawiła w międzyczasie. Nie wiemy, czy następnych nie będzie, jeżeli dobrze odtwarzam ten proces legislacyjny, który w tej chwili ma miejsce. Więc tak ciężko też konkretnie debatować nad treścią tego, z czym ostatecznie będziemy mieli do czynienia, no bo wiemy, że te przepisy trochę ulegały zmianie i tarcza 1, i 2, i 3, tak? Tak, jak najbardziej. Natomiast to, co z całą pewnością możemy powiedzieć już na tym etapie, to jest to, że rzeczywiście ustawodawca przewidział taką możliwość pracy zdalnej już na samym początku, natomiast w żaden sposób nie określił jeszcze ram, w jakich ona powinna być odbywana. To, że ustawodawca nie nałożył takich obowiązków,
na pracodawcę, to jeszcze nie oznacza, że pracodawca sam nie powinien podjąć aktywności w tym zakresie, żeby właśnie w jakiś sposób tę pracę zdalną unormować, wprowadzając chociażby taki wewnętrzny regulamin tej pracy zdalnej. No bo jeżeli mówimy właśnie o pracy na odległość, to od razu pojawiają nam się ryzyka chociażby udostępnienia danych osobowych, chociażby korzystania przez pracowników z własnego sprzętu i potem domagania się od pracodawcy rekompensaty, czy też kolejny problem to jest czas pracy. Ten czas pracy może nam trochę wtedy przechodzić przez palce, przypływać i pracownicy mogą domagać się zapłaty za nadgodziny. Więc to również pracodawca powinien w odpowiedni sposób uregulować sam siebie, a jeżeli już będą znane konkretne wytyczne, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, to potem co najwyżej doprecyzować lub zmienić się. A to już rozumiem, odnosimy do kwestii jakby nagrywania, raportowania czasu pracy i stworzenia do tego odpowiednich narzędzi, które umożliwią jakby rozliczanie pracownika z tego czasu i ewentualnych nadgodzin. Tak jest. Takie też pytanie, które do mnie trafiło w ostatnim czasie, to to, że często pracownicy spotykają się z taką procedurą, że są im wręczane przez pracodawcę różnego rodzaju oświadczenia do podpisania. Czy przez pracodawcę, czy na przykład w jakichś, no nie wiem, na przykład zakładach fryzjerskich, oświadczenia typu, że zobowiązuje się przejąć na siebie wszelką odpowiedzialność i znane jest mi ryzyko zachorowania lub nawet śmierci w związku z COVID-19. Natomiast bardzo przestrzegam przed tego rodzaju praktykami, bo tutaj możemy mieć trochę sytuację jak kiedyś z klauzulami niedozwolonymi w regulaminach. Mówiąc krótko, jeżeli to oświadczenie będzie sformułowane w taki sposób, który de facto jest sprzeczny z prawem, jeżeli narzucimy na pracownika obowiązek podpisania czegoś, czego on nam nie może odmówić podpisania, to nie tylko to będzie bezskuteczne, ale również może narazić pracodawcę na odpowiedzialność. Jasne. Jest to wymuszenie zgody. Dobrze, w takim razie nie widzę więcej pytań na czacie, ale dziękujemy Państwu bardzo za udział w tym webinarium i uwagę, a panom mecenasom Mateuszowi i Marcinowi dziękujemy bardzo za przedstawienie tych wszystkich cennych informacji. Zapraszamy serdecznie na kolejne webinaria, o których będziemy Państwa informować. Informacje o tym będziecie Państwo mogli znaleźć na stronie, na naszych mediach społecznościowych, jak i też będziemy Państwa na nie zapraszać. Jeżeli jest jakiś temat, który budzi Państwa wątpliwości, czy chcielibyście, aby został poruszony podczas organizowanych przez nas webinariów, to bardzo prosimy o zgłaszanie takiego zapotrzebowania. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Dziękujemy też Państwu za uwagę. Dziękujemy Państwu, dziękujemy Pani Marto za bardzo sprawne i profesjonalne moderowanie naszego dzisiejszego webinarium i do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.